Spotykam się często z zarzutem braku humanizmu, nieomal nihilizmu, z powodu tego, że przedstawiam jakoby człowieka, abstrakcyjnego człowieka, w sytuacjach upokarzających, w formie zdegenerowanej, zdeformowanej. No cóż, w jaki sposób do tego zarzutu się ustosunkować? Sądzę, że moje obrazy nie mają za zadanie przedstawiania jakiegoś drugiego człowieka. One przedstawiają tylko mnie, oczywiście nie w jakiejś formie dosłownej. Przedstawiają po prostu moje własne przeżycia, moje własne myśli, własne lęki, obsesje, ewentualnie nawet rzeczy, które osiągnąć bym chciał, a w życiu realnym osiągnąć ich nie mogę. Śmierć jest chyba podstawowym motywem moich obrazów i podejrzewam, że jestem na zjawisko śmierci wyczulony w silniejszy sposób niż większość moich znajomych, niż większość ludzi, aczkolwiek oczywiście śmierć jest zjawiskiem powszechnym i chyba wszyscy ten lęk odczuwają.